Pantera dobrała się do gniazda. Odsuń się. Ja się tym zajmę. Jaja spadły na mech. Są nienaruszone. Oprócz jednego. To jest pęknięte. Nada się? Tak, myślę, że tak. Co mam robić? Musisz się skoncentrować. Powtarzaj za mną. Munna gan dehrau, munna finerat. 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 Zaraza. Geralt! Patrz! Patrz! Bogowie! Będę mogła chodzić na bale. Będę mogła wyjechać do Oxenfurtu albo nawet do samego Nowigradu. Dzięki Wiedźminie! Powinnaś podziękować Guillaume'owi. To on mnie wynajął, żebym ci pomógł. Tak. Jemu też jestem wdzięczna. Powiesz mu to ode mnie? A nie uważasz, że powinnaś sama mu powiedzieć? Może i powinnam. Ale wolałabym nie. Proszę, przekaż mu to w moim imieniu. Dobrze, powiem mu. Bywaj, Vivien. Przysięgam, luba, że tu... Geralt, co z Vivien? Udało mi się zdjąć klątwę. Naprawdę? Wszystko już będzie dobrze? Vivien wybrała sobie metodę, która jej bardziej odpowiadała.
jest całkowicie wolna. Myślę, że czuje się szczęśliwa. Beze mnie? Pomogłeś jej, ale to nie znaczy, że musiała cię pokochać. Jak mawia mój znajomy poeta, jeśli naprawdę kogoś kochasz, to pozwól mu odlecieć. Wiesz co, Geralt? Proszę, to twoja zapłata. W końcu zasłużyłeś na nią. Ale daruj sobie dobre rady. Bywaj. Mistrzu Wiedźminie, nie szukacie kogo do tego? Co tam masz na Bywaj. Tempo! Tempo! Jedź, Putka! Witam, jaśnie pana. Nazywam się Barnaby Basil Folti i z polecenia księżnej będę pana majordomusem w Korwobianku. Wcześniej z sukcesami odbywałem służbę u państwa Nibili oraz u admirała Rompali w Nazeirze, który, jak być może pan wie, jest niezwykle wymagającym dżentelmenem. Powoli, Barnabo Basili. Zapewniam cię, że nie jestem typowym właścicielem ziemskim. Prawdę mówiąc, to pierwsza nieruchomość, jaką posiadam. O, w takim razie proszę pozostawić wszystko mnie. Zajmę się organizacją i pracami porządkowymi. Już niedługo to miejsce będzie najlepiej prosperującą winnicą w okolicy. Wspaniale. Widzę, że jestem w dobrych rękach. Ta winnica wygląda na miejsce z długą historią. Wiesz, do kogo należała przede mną? Księżna nabyła ją od barona Rossella zaraz po tym, jak zbankrutował. Z kolei on kupił ją od pana Boliusa herbu Kat. Niezwykle barwna to była postać. Pochodził z Kedwen. Był
dukatem? Nie, on nie. Ale jego pra-pra-pra-pradziadek, owszem. Ponoć był najzwyklejszym rzezimieszkiem. Ale okazało się, że jakimś cudem na dworze w Beauclair dostał posadę kata. Krążyły o nim legendy, że ściął więcej głów, niż rośnie krzewów winorośli we wszystkich królewskich winnicach. Ani razu się przy tym nie zawahał. Nie ciął krzywo, nie zepsuł roboty. Za wybitne zasługi ówczesny władca nadał mu tytuł i tę ziemię. Zaś sam pan Bollius w młodych latach był inżynierem. Kiedy przeszedł na emeryturę, osiadł tutaj i zaczął produkować wina. Niestety pech chciał, że szybko stracił powonienie, niedługo potem smak. Lekarze zabronili mu też spożywać alkohol. Przykre. Musiał zrezygnować z produkcji? Ależ skąd? Produkował jeszcze więcej. Zaczął wydawać huczne przyjęcia, na które zapraszał przyjaciół z całej okolicy. Częstował ich swoim winem i radował się, widząc, że przynajmniej ich może uszczęśliwić. Taki właśnie był pan Bollius. Może zrobimy sobie mały tour de corps w Obianko? Naturalnie. Proszę za mną. Myślę, że rozsądnie będzie zacząć od wizyty na wzgórzu. Oto włości jaśnie pana w całej okazałości. Sporo tego. W rzeczy samej. A teraz pokażę jaśnie panu kilka interesujących detali. Proszę pozwolić za mną. To babie wątroba. Jesteś zawodowym majordomusem? Tak, pochodzę z rodu majordomusów. Ojciec był majordomusem, tak samo dziad. No i stryjeczna babka. Właściwie to od niej wszystko się zaczęło. Stryjeczna babka? To była twarda kobieta. Ponoć od dziecka miała mocne postanowienie, że do czegoś dojdzie. I udało jej się. Gdy przybyła do Beauclair, najęła się jako pomoc domowa w jednej z winnic. Potem awansowała, aż została majordomusem. Z czasem wciągnęła całą rodzinę. To kwatery dla służby. Ten zielony dom zajmuję ja. Za zgodą księżnej pozwoliłem sobie skompletować załogę, którą zresztą opłaca skarb księstwa. Miło z ich strony. Przyznam, że nie jest to najbardziej reprezentatywna część posiadłości, ale chyba warto, żeby jaśnie pan wiedział, gdzie się mieszczą. Baron Rossell kazał wyciąć winorośle w tej części posiadłości i posadzić drzewa oliwne. Przepięknie wyglądają, zwłaszcza wiosną. Teraz też niczego im nie brakuje. Powiedzina to rycerze pojechali aż do babie wątroba. Nazywają Belę. A tam taki głód, że chleb pieką z żołędzi, a wina wcale nie znam. Proszę za mną. Ale jaja, wiedźmak. Jak chłop baby nie bije, to babie wątroba bije. Ładna studnia. Tak, choć już dawno wyschła. W czasach hucznych biesiad urządzanych przez pana Bolliusa napełniano ją winem. Ponoć niegdyś jeden z gości, który bawił u pana Bolliusa po raz pierwszy i nie znał tego zwyczaju, postanowił wskoczyć do studni i popełnić samobójstwo z powodu zawodu miłosnego. Przyjęcie dobiegało już końca i studnia była niemal pusta. Niedoszły samobójca wskoczył, ale zamiast się zabić, jedynie połamał sobie nogi. Dla uśmierzenia bólu
pił wino. Zapił się na śmierć? Ależ skąd? Nazajutrz, kiedy go znaleziono, uznał, że spotkał go podwójny cud. Woda przemieniła się w wino, a on zachował życie. Wyjechał do klasztoru w Górach Smoczych i zaczął głosić mądrości Lebiody. Żona pana Buliusa, Nina, miała tu ogród. Jakież to było przepiękne miejsce. Teraz jest trochę zapuszczone. Zgadzam się. Jednakowoż nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przywrócili mu dawną świetność. Znów posadzili tu zioła i inne rośliny. Tu pani Nina sadziła drobne, delikatne kwiaty i zioła. Można odnieść wrażenie, jakby ich zapach wciąż unosił się w powietrzu. Romantyk z ciebie, Barnabo Bazylii. Babie wątroba gnije. To miejsce pełniło rolę dodatkowej piwniczki na wino w czasach urodzaju. Gdyby je trochę przerobić, nadałoby się na stajnie dla płotki. Jak nie chlapnę sobie. Tu znajdują się piwnice. Za czasów pana Buliusa trzymano tu wino. Jednak baron Rossell składował tu również oliwę. Pozwoliłem sobie uprzątnąć bałagan, który... Zostawiłem po walce z Bruksą? Dziękuję, Barnabo Bazylii. Doceniam. Jak pan widzi, fasada jest, jakby to powiedzieć, nieco przybrudzona. Ale nie można odmówić jej pewnego dyskretnego, południowego uroku. Prawda. Chociaż przydałoby się jej małe malowanie. No, jesteśmy w środku. Na lewo znajduje się sypialnia, na prawo jadalnia i kuchnia. Na górze, jaśnie pan znajdzie zaś pokój gościnny, aktualnie pełniący też rolę składziku. Niezły pomysł. Na razie wyposażenie jest bardzo podstawowe, ale wierzę, że wspólnie uda nam się wprowadzić tu stosowne innowacje. Gdyby na przykład powiesić tu kilka obrazów, wnętrze od razu nabrałoby charakteru. Teraz już jaśnie pan wie, jak to wszystko wygląda. Corvo Bianco to piękna posiadłość, choć trzeba przyznać, że nadgryzł ją ząb czasu. Gdyby, proszę wybaczyć śmiałość, gdyby jaśnie pan zechciał nieco zainwestować, by uczynić ją jeszcze piękniejszą, służę radą. Chętnie skorzystam. Gdybym zdecydował się na remont, na pewno się do ciebie zwrócę. Wspominałeś, że przydałby się tu mały remont. Och, zdecydowanie. Pytanie brzmi, od czego jaśnie pan chciałby zacząć? Skoro mam teraz takie pokaźne podwórze, może dałoby się uczynić je trochę bardziej użytecznym? Och, tak, tak, koniecznie. Mniemam, że w związku z fachem jaśnie pana przydałyby się tu stoły do ostrzenia mieczy i naprawy pancerzy.
to tak na dobry początek. Moje pancerze co jakiś czas wymagają renowacji. Tu trzeba coś naoliwić, tam wzmocnić. Przydałoby mi się jakieś stanowisko, na którym mógłbym to robić. Admirał Rompali zatrudniał niegdyś specjalistę, który wykonywał najlepsze stoły płatnerskie po tej stronie Jarugi. Natychmiast się tym zajmę. Dobrze. Zamów taki stół. Natychmiast. Według mnie sprowadzenie go tu zajmie najwyżej jeden dzień. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? W moim fachu miecze szybko się zużywają. Przydałaby mi się profesjonalna ostrzałka. Jak najbardziej. Nie sądzę, by ktoś uznał to za zbytnią ekstrawagancję. W takim razie kup, proszę, przyzwoity egzemplarz i każ wstawić na podwórze. Oczywiście. Zaraz poślę do miasta. Myślę, że jutro o tej porze jaśnie pan będzie mógł ją przetestować. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Myślałem, żeby tu trochę odmalować. Może odnowić ściany z zewnątrz? Za pozwoleniem, a może po prostu generalny remont? Raz kierowałem takimi pracami w letniej posiadłości admirała Rompali. Efekty były wprost zadziwiające. Nie dość, że rezydencja niezwykle zyskała na wyglądzie, to jeszcze udało się wygospodarować miejsce, by wyeksponować broń i pancerze, których admirał był miłośnikiem. Muszę to jeszcze przemyśleć. Oczywiście. Oczywiście rozumiem. Jak mawiała starsza pani Nibili, co nagle, to po diable. To na razie wszystko.